Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Zuzia. Jeśli jeszcze mnie nie znacie, to obejrzyjcie inne filmy tutaj, inne filmy na Trenero Vlog i zasubskrybujcie ten kanał, a ja dzisiaj Wam pokażę bardzo szybciutko ten samochód. Przez ostatnie kilka dni jeździmy z Andrzejem takim jajeczkiem BMW i3. To jest taki samochód, który pewnie na pierwszy rzut oka można by nazwać damskim, miejskim autkiem, ale to, co jest w nim najważniejsze, to ten mały szczegół. Mianowicie to jest samochód w pełni elektryczny. Na ten moment to jest jedyny w pełni elektryczny samochód od BMW. A na dodatek w 90% zbudowane z materiałów z recyklingu i recyklingowalnych. Także jest super eko. Okej, to co mi się podoba w tym samochodzie, poza oczywiście faktem, że jest ekologiczny i elektryczny, to fakt, że jest naprawdę całkiem spory. Mieści się tu wygodnie 4 osoby, nie ma miejsca dla piątej, to jest 4-osobowe auto, no i całkiem duży bagaż. Tak zupełnie serio, także myślę, że jest to samochód, którym nawet można by się pokusić o wypad za miasto. No ale do tego potrzebna jest jeszcze odpowiedź na jedno kolejne, bardzo ważne pytanie. Jak daleko da się dojechać na tym elektrycznym silniku? W tej chwili pokazuje nam zasięg, czy jest to mostro? Pokazuje nam zasięg 156 km, ale to wszystko przy włączonym maksymalnie komfortowym trybie. Teraz wrzucamy Eco, widać to? Eco Pro. Zasięg to już 173 km, czyli prawdę mówiąc całkiem nieźle. Ja byłam pewna, że to auto ma znacznie mniejszy zasięg, bo słyszałam właśnie, że to ma taki zasięg miejski. Byleby pojeździć po mieście i zaraz się gdzieś podłączać. Natomiast w pełni naładowany ten samochód przy trybie Eco Pro ma zasięg 200 km. Jest też tryb Eco Pro Plus, gdzie wyłączona jest klimatyzacja i zasięg jest jeszcze większy. A to wszystko dlatego, że ten samochód działa w taki sposób, żeby odzyskiwać część energii, którą wykorzystuje na jechanie, na przykład w momencie hamowania. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę, jeśli chodzi o wydajność, jeździliśmy nim już kilka dni i wczoraj pojechałam z Warszawy do Pruszkowa i powiem Wam szczerze, że ruszyłam z zasięgiem 150 km i wróciłam z zasięgiem 145 km. Jakaś magia, ale naprawdę tak to działało. Jeśli chodzi o ładowanie, to superchargerem ładuje się od 0 do 80% w godzinę. Także pod tym względem nie jest to takie wielkie utrudnienie. Wiadomo, że trwa to troszeczkę wolniej niż normalne tankowanie. No niemniej jednak można, powiedzmy sobie, zatrzymać się i zatankować w czasie lunchu. A ktoś mi się tu skrada teraz. Dzień dobry. Jak ci się jeździ samochodem? Nieostry. Mi się wspaniale jeździ samochodem. Bardzo jest żwawy, jak na takie małe jajeczko niby. Tak, dokładnie. To też jest ważne. No, jak się go przyciśnie, nawet nie trzeba jakoś bardzo. To zbiera się rewelacyjnie i tutaj czuć ten silnik elektryczny, który jest znacznie bardziej wydajny niż w samochodach spalinowych. To co? Idziemy się przejechać? Okej, możecie zobaczyć tutaj w środku. To, co mi się bardzo rzuciło w oczy, to to, że strefa zgniotu tak zwana z przodu jest naprawdę całkiem duża. Nie ma takiego poczucia... Widzicie, jak się zebrał? Małe miejskie autko, ale w moją ulubioną miejską grę uda się nim wygrać. Potwierdzam, naprawdę wygrałam z taką dość mocno zrobioną na sportowo Toyotą ostatnio. Pan się pewnie bardzo zdziwił, bo ten samochód naprawdę nie wygląda na szybki. Zresztą zobaczcie, jak wygląda z zewnątrz. Find it sleeping in its nest before it wakes up. Touch it gently, you want it feeling completely calm, so you can hold it in your palm and help it grow just like it was born to be. Come, 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 whoa, whoa. Podoba, czy się nie podoba, to jest kwestia gustu. Chyba jeśli chodzi o stylistykę, my wolimy jednak te bardziej klasyczne BMW. To jest samochód zdecydowanie, który ma być praktyczny, tak? I on ma takie praktyczne swoje plusy, duże plusy. Tak, jest całkiem duży. Ja jakby bardzo się zdziwiłem,
ile tu jest przestrzeni bagażowej. Z tyłu jest dość duży bagażnik, z przodu jest jeszcze mały bagażnik. Tam zajmują go głównie kable. Z tyłu jest miejsce dla dwóch osób, tak jak mówiłam, i kładzione siedzenia, także naprawdę można tym spokojnie na weekendzik sobie gdzieś wyjechać za miasto. No ale pewnie w takie miejsce, gdzie można go podłączyć na noc. A można podłączyć go do normalnego gniazdka. Tak, tak, bo to jest ważne. Jeśli się zastanawiacie właśnie, jak jest z ładowaniem takiego elektrycznego samochodu, on nie musi mieć tego superchargera, nie musi mieć specjalnej ładowarki samochodowej. Można go podłączyć do normalnego gniazdka domowego i po prostu wtedy na noc przypinacie. O, a my idziemy do warzywniaka. No i oczywiście ma ulubiona funkcja, czyli wspomaganie wszystkiego w parkowaniu. Nie ma kamery 360, ale ma kamerę z tyłu razem z asystentem linii, to się jakoś tak nazywa. Czyli taki system, który pokazuje Wam, dokąd dojedziecie, jak skręcicie. Zresztą zobaczcie sami. No i teraz, kręcąc kierownicą, widzimy, gdzie dojedziemy. Dokładnie. Ciekawie tutaj jest umiejscowiona dźwignia zmiany biegów. Tak, prawdę mówiąc, to jest dla mnie jedna rzecz taka nie najlepiej funkcjonująca. Ta dźwignia zmiany biegu, a w zasadzie zmiany kierunku jazdy w przypadku elektrycznego samochodu, to jest dla mnie jedna rzecz, która tutaj jest tak nie do końca ergonomicznie umieszczona. Po pierwsze dlatego, że jednak wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do szukania tutaj. Ale ja już się tutaj przyzwyczaiłem, szczerze mówiąc. Nie, no tak, oczywiście, że się do tego szybko przyzwyczajasz, ale na początku ja miałam taki problem, że jej po prostu nie widziałam jakby za kierownicą i musiałam się tam gdzieś wychylać, żeby zobaczyć, czy jadę do przodu, czy do tyłu. Szybko da się tego nauczyć, ale jest to jakaś taka rzecz, Andrzeju, przywołuję cię do porządku. Ale jest to jakaś taka rzecz, która w tych pierwszych kilku chwilach z tym samochodem może być się wydawać dziwna. Ona wygląda tak. Właśnie ten problem, że ona jest jakby w linii, do linii kierownicy. Cóż, no prawda jest taka, że wszelkie automaty i elektryki działają w ten sposób, że się łatwiej do nich przyzwyczaić niż odzwyczaić i wrócić później do jeżdżenia samochodem ze sprzęgłem i z tym wszystkim naraz. Co jeszcze jest fajnego w elektryku, to, że jest cichutko. Tylko szum wiatru. Słyszymy tylko szum wiatru, czyli konkretnie klimę. Ptaków śpię, łata plaża pośród drzew. Okej, chyba już musimy skończyć. Jeśli macie jakieś pytania na temat tego samochodu, to dawajcie znać. A, Andrzeju, czy ty wiesz, jakie są na przykład parametry techniczne tego auta? Szczerze mówiąc, nie. Nie, nie wiemy, ile on ma koni mechanicznych. No to chyba wiemy już wszystko, jeżeli czegoś jeszcze nie wiecie, a chcielibyście się dowiedzieć, to piszcie koniecznie, bo myślę, że takich samochodów będzie na naszych ulicach coraz więcej, więc warto się nad takim fajnym autkiem elektrycznym zastanowić. A ja jak zwykle zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. Dajcie łapkę w górę, żeby dać mi znać, że ten odcinek się Wam podobał. Jeśli się Wam podobał. Jeśli się Wam nie podobał, to prawdę mówiąc, ja najbardziej lubię dostać komentarz z taką informacją, bo łapka w dół generalnie jest mało konstruktywną krytyką, a ja na pewno komentarz przeczytam. Widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale i w kolejnym odcinku na Trenero Vlog. Do zobaczenia. Cześć.